Witam wszystkich serdecznie na moim nowym filmie. Jest on poświęcony monetom belgijskim przedstawiającym boginię Cereu. Powstały dwa nominały tych monet w czasach Baldwina I, króla Belgii. Te nominały to 1,5 franków, kolejno od lewej. Monety te były bite no od końca lat 40. do lat 70., i wykonywano je z miedzianiku. Ich stylistyka była właściwie taka sama różnicami była wielkość i nominał. No, w, w tych akurat egzemplarzach to y, różnica stanowi również miejsce wybicia, no i y, napis. Y, nazwa państwa w sensie y, na y, rewersie. Skupmy się jednak teraz na awersie. To jest ta strona, którą widzimy. Możemy ją zaliczyć pod awers, ponieważ jest no główna, tak? Generalnie herbu ani wizerunku kula nie ma na żadnej z tych molet. Za to mamy przedstawienie rzymskiej bogini rolnictwa Cerei, tak? Zwane również Ceres. Tak bardziej oryginalnie. No widzimy głowę przystrojoną w jakieś wianuszki, ale mamy tu też bardzo ciekawy symbol róg obfitości, który nawiązuje do mitologii greckiej, róg arematei, która według tejże mitologii wykarmiła Zeusa, tak? Generalnie jest to symbol mennicy francuskiej i mimo, że te monety wbiła osławiona mennica brukselska, no znaczy nie, 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 nie obie, tak? Ale jedną z nich yy, to właśnie yy... No to nie jest znak mennicy, ale po prostu nawiązanie do e, Francji. Generalnie rzecz biorąc, e, Frank e, francuski powstał na podstawie Franka... E, odwrotnie, Frank belgijski powstał na podstawie e, Franka francuskiego. Zresztą nazwy są zbieżne. E, Frank e, francuski właśnie mm. generalnie powstał dawno, dawno temu, ale no, akurat... E, od mniej więcej w rewolucji zaczął być taką no, walutą całkiem osadzoną jako narodowa. Eee... No i w tą stronę, gdzie patrzy bogini mamy datę wbicia. W przypadku jednego franka 1977, w przypadku dwóch franków rok 1974. U podstawy głowy mamy monogram projektanta. Tutaj na rewersie mamy nominały: 1 frank i 5 franków. Obie monety są w miarę niewielkie. I chyba ta większa nawet cala nie ma. No. <laughs> Obie są bardzo nieduże. Mimo wszystko jakoś te różnice w swojej wielkości mają. Mamy tutaj koronę. Belgijską, taką nieco kwadratową, i listki dębu, takie brzydkie jak na moneta i właśnie te napisy, o których mówiłem na jednym franku. Belgik na pięciu frankach e, Belgii e, to zdradza, y, właśnie y, gdzie powstały owe monety. Tu mamy y, Walonię, tu Flamandię. Dziękuję za uwagę. Życzę e, miłego wieczoru.